Wiadomości parafialne 16 kwietnia, Wielka Sobota, zapraszamy. Po raz kolejny nasza parafia stała się centrum pomocy humanitarnej dla uchodźców z Ukrainy. Wolontariusze przepakowali dary, które były zgromadzone na naszej parafii, a następnie zostaną przekazane dla potrzebujących na Ukrainie. Rodzina ukraińska, a wśród nich szczególnie mała dziewczynka, bardzo szybko nawiązała kontakt z wolontariuszami z Włoch. Nie znając języka, ale gesty pokazały, że można udzielić temu dziecku wsparcia i miłości poprzez uśmiech, przytulenie. Związała emocjonalnie dziecko do niego. Trudno było później, aby z mamą chciała wsiąść do busa, który udał się do Italii. Wszystkiemu przyglądał się uważnie nasz pan organista Krzysztof Saj. Na busie widać zdjęcie księdza Bosco i Marii Mozzarella, współzałożycielki Salezjanek, tak bardzo kochających dzieci. Od kilku dni ksiądz Paweł Gacek był wolontariuszem na Przemyskim Dworcu. Uczestniczył również w naszej parafii w Triduum Paschalnym.